hübsch und fein, zwar rot und weiß. Bo miał jakieś kłopoty z nogą i tak coś się... Dlatego i opowiedział mi, jak go postrzelili w Mediolanie. Tam rozbrajali włoskich oficerów i przywozili broń do Polski dla naszego podziemia. I ten niemiecki oficer się zaczął bronić. Było to dla nich całkowitym zaskoczeniem, że on wyciągnął pistolet i że nie podniósł rąk i nie oddał i nie trząsł się, tylko że był to po prostu wojownik. Kam aus fernem Land daher, ein junger Rittersmann, den jammerte das Mädchen sehr, da rief er. Tajny współpracownik podał mi, że od dawna zastanawiał się nad tym problemem i w swoim środowisku rozpoczął rozmowy nad stworzeniem polskiego zespołu realizatorów filmowych, to jest takiego, w którym pracowaliby sami Polacy. Rozmowę na ten temat tajny współpracownik prowadził z Wajdą, który niezmiernie zapalił się do tego projektu. Przystąpiono nawet do wstępnych prac organizacyjnych. Po krótkim czasie okazało się, że Wajda nagle zmienił zdanie i w ogóle odstąpił od tych planów. Tajny współpracownik podejrzewa, że konkretnie Żydzi poczuli, co się święci i wystraszyli go do tego stopnia, że ten o niczym więcej nie chciał słyszeć. Irena. Ja nie uczestniczyłem w tych wydarzeniach, nie brałem udziału w żadnych zebraniach. Nie stanęłem, może trzeba było mi wspierać moich kolegów, którzy, że tak powiem, odchodzili, ale moje wsparcie nie miało żadnego znaczenia. Lipmana Lipińskiego Jerzego znam z okresu okupacji. Od stycznia 1944 roku Lipman Lipiński brał czynny udział w likwidacji, rozstrzelaniu konfidenta niemieckiej policji, wykonanej w lutym 1944 roku w restauracji przy ulicy Długiej przez naszą grupę wraz z Pomianem, kapitan Kowal Stefan i Żarłokiem, świętej pamięci Suski Ryszard. W dniu dzisiejszym zwerbowałem w charakterze informatora więźnia o pseudonimie Jerz na podstawie dobrowolnej współpracy z działem specjalnym. Jerzy zwerbowany i został wykorzystany także na podstawie uczuć patriotycznych, jak i wykazując skruchę za poprzednie działania w najwyższych władzach państwowych jako oficer wojsk polskich. Dostał pierwsze zadanie obserwacji i scharakteryzowania więźniów Alei 18, działu 2. Ja, więzień karny Lipman Jerzy, zobowiązuję się do informowania władz więziennych o wszelkich knowaniach przeciw regulaminowi więziennemu, a także na szkodę Polski demokratycznej. Tajemnicy dotrzymam i nikomu jej nie zdradzę. Skutki wynikające ze zdrady tajemnicy informacyjnej są mi znane. Informacji będę udzielał pod pseudonimem Jerz. Lipman Jerzy.